Sarenka przebiegła. I tutaj zawrócimy sobie w pierwszym możliwym skrzyżowaniu. Widzimy, że są tu jakieś roboty drogowe, to jest tymczasowe, ale zawrócimy sobie tutaj z tego względu, że tutaj też jest zawracanie podczas egzaminu. Te roboty drogowe będą skończone i może się zdarzyć, że podczas egzaminu trafi pan tutaj na zawracanie. Jest to skrzyżowanie bez sygnalizacji świetlnej, więc zawracamy na długo, czyli szeroko. Tak jak tutaj ten pan czerwonym Mercedesikiem. Jedziemy, jedziemy. Pieszych nie mamy. Jedziemy, 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 jedziemy. I szeroko pod prawy krawężnik kręcimy. Z prawej strony są daleko i jedziemy sobie kręcąc. I zostajemy oczywiście na prawym pasie, ponieważ nie jest to wyjątek. Zawsze wybieramy prawy pas z wyłączeniem tych czterech miejsc, o których była mowa wcześniej. Czyli dla przypomnienia te miejsca, jakie były? To jest skrzyżowanie Kamiennej Chubskiej, Świeradowskiej Borowskiej, Świeradowskiej Backiej i Backiej Armii Krajowej. I tu pojedziemy w prawo. Proszę, pan jest spoza Wrocławia, w ogóle spoza regionu i Wrocław dopiero poznaje. Moją radą jest to, że po takiej lekcji, gdzie ja pokazuję wszystkie miejsca, powiedzmy tam, gdzie się zatrzymuje, czy się zawraca, czy te wyjątki od zajmowania prawego pasa przy skręcie, dobrze by było, żeby pan po jeździe wsiadł w swój samochód, objechał dla utrwalenia tych miejsc. My oczywiście będziemy później jeździli wszystkimi tymi miejscami. Na razie ja przekazuję panu wiedzę pogrupowaną poszczególne zagadnienia. Niemniej jednak dla osób, które są spoza Wrocławia i dla których orientacja w mieście, w naszym mieście podczas egzaminu może stanowić troszeczkę utrudnienie, powtórzenie po takiej lekcji jeszcze raz przejechanie swoim autem jest bardzo pomocne.